Liebe Geschwister, ich möchte gerne auf eine Gefahr weisen. Mili bracia i siostry, chciałbym zwrócić uwagę na jedno niebezpieczeństwo. Im Allgemeinen meinen wir, dass die katholische Ingehandheit Kirche etwas Falsches ist. W ogólności uważamy, że ten duży kościół jest fałszywy. Ich habe etwa vor 15 Tagen eine Lektüre bekommen von unseren bekannten Geschwistern in Deutschland. Przed 14 dniami dostałem broszurkę od wierzących z Niemiec. Und das sind 25 Zeugnisse von Priestern bis Bischöfen von katholischer Kirche, die zum Glauben geführt worden sind. I tam zapisanych jest 25 świadectw różnorodnych kapłanów z tego kościoła, od najmniejszych aż do biskupów. Ich möchte diese Lektüre herzlich empfehlen an alle, die daran interessiert sind. I serdecznie polecam przeczytanie tej broszurki wszystkim, którzy tym się interesują. Gott fand auch einen Ausweg für diese Geschwister nun. Bóg znalazł drogę wyjścia dla tych wierzących, die zum Glauben gekommen sind, którzy uwierzyli, und die erschüttert waren, als sie zum dem wahren Wort Gottes gekommen sind, i którzy byli wstrząśnięci, gdy przeczytali do głębi prawdziwe Słowo Boże, dass sie nicht nur das Wort Gottes gekannt haben, das wahre Wort Gottes im Ganzen gekannt haben. I stwierdzili, że oni prawdziwe Słowo Boże w całości nie znali. Denn sie waren erschüttert auch darüber, dass sogar die Lügen ihnen zum Glauben festgelegt wurden und sie mussten sie glauben. I stwierdzili, że również i kłamstwa były im podawane jako prawda i oni w to wierzyli. Diese Schrift ist im vorigen Jahre oder im vorvorigen Jahre in englischer Sprache erschienen. Ta broszurka dwa lata temu ukazała się w języku angielskim. Ist in Spanische übersetzt worden. Została przetłumaczona na język hiszpański. In Deutschem ist sie übersetzt worden. Została przetłumaczona na niemiecki. In rumänischer Sprache wird sie jetzt vorbereitet. A teraz jest przygotowywana w języku rumuńskim. Sie sind freudige Kinder Gottes geworden. I ci kapłani stali się radosnymi dziećmi Bożymi. Manche sind schon bei dem Herrn. Niektórzy z nich już są u Pana. Und noch einige lebend. Und sie arbeiten vollständig jetzt auf verschiedene Weise für den Herrn als Kinder Gottes. I niektórzy jeszcze dalej żyją i teraz w pełnym wymiarze swojego czasu pracują dla Pana jako radosne dzieci Boże. Bei einer Verteilung in der Slowakei, in Westslowakei. Rozdzielając pisma w Słowacji. Habe ich ein wahres Kind Gottes gefunden. Znalazłem również prawdziwe dziecko Boże. Der war auf einer speziellen Schule für Vorbereitung auf die Missionäre geschult wurde. Która zostało to dziecko Boże wyszkolone w specjalnej szkole dla misjonarzy. Und er war sehr froh, als ich ihm sagen konnte. I był bardzo zadowolony, radosny z tego, gdy mogłem mu powiedzieć. Und unsere Literatur auch geschaut habe. I gdy mógł spojrzeć w naszą literaturę. Dass wir auch für die ganz, ganz kleinen Kinder das Herzentraktat gedruckt haben in slowakischer Sprache. A my żeśmy również wydrukowali traktat przeznaczony dla bardzo małych dzieci w języku słowackim. Und er war sehr froh und wir konnten uns ganz vollständig einverständigen mit einigen Ausnahmen, die seine spezielle Schulung gemacht hatte. Mogliśmy się zupełnie z wszystkim zgodzić, poza pewnymi sprawami, co dotyczyły jego szkolenia. Aber doch hielt an der persönlichen Glauben auf den Herrn Jesus fest.
ale jednak on trzymał się mocno swojej osobistej wiary w Pana Jezusa. Ich konnte ihm sagen am Anfang unseres Gesprächs. A mogłem mu powiedzieć na początku naszej rozmowy. Ich war auch mit der katholischen Kirche getauft. Że ja też zostałem ochrzczony w katolickim kościele. In meinem ersten Geburtstag, Geburtsjahr. I to w pierwszym roku życia. Und ich habe sogar die zweite Stufe empfangen von einem Bischof mit dem heiligen Kreuz, heiligen Öl gestrichen zu werden auf der Wange. Mogłem też i otrzymać bierzmowanie, namaszczenie przez biskupa świętym olejkiem w formie krzyża. Aber nachdem mein Vater in dem ersten meinem Geburtsjahr diese Kirche verlassen hatte. Ale gdy mój ojciec w moim pierwszym roku życia opuścił drogę tego kościoła, doch letztendlich zu dem wahren Glauben geführt wurde auf den Herrn Jesus. I uwierzył w Pana Jezusa i żył w tej wierze. Und bin sehr froh, dass ich von diesen allen Dingen gelöst worden bin. I ja sam osobiście jestem bardzo z tego zadowolony, że zostałem też i wyzwolony z tych obrządków. Ich denke, es werden nicht viele da sein, die dasselbe erleben haben. Ja myślę, że nie będzie wielu takich, którzy to samo przeżywali. Aber doch gibt es wahre Kinder Gottes auch zwischen den Katholikern. Ale jednak są prawdziwe dzieci Boże wśród katolików. Diese Büchlein werden wahrscheinlich irgendwo gekannt oder sie können schon ausfindig gemacht werden, die ich darüber gesprochen habe. Myślę, że już ta broszurka, o której mówiłem, jest znana. Und dass sie uns verhelfen können, die wahren Untergründe der katholischen Kirche, die immer noch diese, nicht alle zwar, aber doch mittelalterlichen Methoden gebraucht. I że będzie można też i zapoznać się z tymi metodami postępowania Kościoła. Auch das Auswaschen des Gehirns ist dort vermerkt, also ganz neue Methode. Brainstorming. Również i ta metoda prania mózgu już tam jest wspominana jako obecnie całkiem nowy wynalazek. Physikalischen Strafen, die man selbst machen muss, sind dort erwähnt. Verschiedene Dinge, das ist furchtbar, wenn man das liest. Tam też i wspomniane są i kary cielesne, które samemu sobie człowiek udziela. Różne straszne rzeczy. Leibliche auf dem leiblichen, ganz selbstständigen Leib gemachten Kasteiungen, Schlagen, Feischen schlagen, solche Dinge. Postępowanie umartwiające własne ciało. Und doch fand Gott auch für diese Priester bis Bischöfe einen Ausweg, dass sie davon abgelöst worden sind. Und jetzt wahre Kinder Gottes sind und wahre unsere Geschwister auch. A jednak Bóg udzielił swojej łaski, aby różnorodni kapłani tego kościoła, aż do samych biskupów, mogli znaleźć łaskę i stać się prawdziwymi dziećmi Bożymi. Es ist mir mindestens zweimal passiert, dass ich bei der Ansprache mit einem fremden Menschen, der Katholiker war, benutzen konnte. Ich war auch mit der wahren katholischen Kirche getauft. Mnie też zdarzało się, że w rozmowie z ludźmi niewierzącymi wspominałem o tym, że byłem ochrzczony jako katolik. Und es war wie eine Zauberrüte. Ganz auf dem Moment ist alles geändert worden. Wir konnten ganz von Herz zu Herz sprechen.
A w pewnym momencie zostało to całkowicie zmienione i mogliśmy z tymi ludźmi serdecznie porozmawiać. To tylko sobie skuszoność. To tyle by było z moich osobistych przeżyć.